twój sen płynnie przechodzi w jawę, chociaż nie pamiętasz, co ci się śniło. Czujesz na sobie ciężar kołdry i koca, który cię przykrywa. Powoli kolejne części i fragmenty ciała przypominają o sobie. Czujesz swoje kończyny, ręce, niewygodę od leżenia w tej pozycji. Czujesz, że chce ci się sikać. I ciało wybudziło cię. Chociaż umysł jeszcze może chciałby spać. Jednak to nie był sen poprzedni dzień. Jednak jesteś w tym pustym mieszkaniu, w którym nie ma, w którym są meble, ale są puste półki. Gdzieś tam leży twoja walizka, leży twoje ubranie i to wszystko, co masz. To jednak nie był sen. Jesteś tu. Co robisz? No, wyobrażam sobie, że pierwsze, co się dzieje, to albo zdejmuję z twarzy, albo zrzucam niechcący z łóżka szatańskie wersety Salmana Rushdiego, które czytałem wczoraj do snu. Wychylam się z łóżka, żeby je podnieść. Pewnie mam na sobie jakieś takie przetarte, niskiej jakości gacie oraz takie czarne skarpety, które prawdopodobnie mają 1K4 dziur na sobie. No i opuszczam te przeodziane w skarpety stopy na ziemię, na nierówny parkiet, który jest pewnie położony w tym mieszkaniu. No i idę się pierwsze co wysikać. Jednocześnie tak sobie pomyślałem, że może faktycznie to jest też okazja, żeby rozejrzeć się po łazience, spojrzeć w lustro, zastanowić się nad tym, kim jest ten Adam, którym jestem ja. Dobrze. Kiedy stoisz nad toaletą i sikasz do niej, patrzysz na różowo-brązowe kafelki, które pokrywają całą podłogę. Zastanawiasz się, kto świadomie wchodzi do sklepu, patrzy na ten kolor i mówi: właśnie na to chcę patrzeć przez 15 lat swojego życia, każdego poranka i każdego wieczora. Niemniej jednak cała ta łazienka nie wygląda jakoś źle. Jest też lustro. Jest to zwykły posrebrzany prostokąt, bez żadnych dekoracji. Czysty, bez smug. Stoi on nad beżowo-różowym zlewem, takim porcelanowym, dużym, masywnym i prostym stalowym, czy tam chromowanym kranem. No i kiedy spoglądasz w lustro, no właśnie, ciężko ci się ciebie dostrzec. To jest takie wrażenie właśnie, jakby twój wygląd jest gdzieś w kąciku twojego oka i kiedy próbujesz na niego spojrzeć, to on ci umyka i gdziebyś nie wodził oczami, to nie możesz go dojrzeć. Czy chcesz... może zrobimy test w takim razie. Tak, też o tym właśnie myślę, żebyśmy zaraz wykorzystali tą mechanikę wymyślaną tuż przed sesją. Tak. No i właśnie, wydaje mi się, że można podejść na to na dwa sposoby, że albo można zaprosić do rozmowy głos umysłu, albo ciała. Tak mi się wydaje. Raczej to nie jest miejsce, gdzie jakbyś mu się inspirował sercem, a jak ty to widzisz? Okej, okay. Ja rzuciłem wcześniej tak testowo sobie trzy kości losowe brałem i wypadł właśnie serce, wypadł autorytet. Mhm. Żeby zmusić się do tego, żeby jednak spojrzeć w to lustro. Może ma to sens, no. W sensie, czujesz, że pasuje, tym już zaufam, kościom nie przerzucam. Więc... baczność, żołnierzu. Jest poranek. Powinieneś się ogolić. Jest to dosyć kłopotliwe w mojej obecnej sytuacji. Ja nawet nie wiem, czy mam zarost. Dyscyplina nie polega na poddawaniu się. Dyscyplina to znajdowanie rozwiązań. Przestań się mazać. Na pewno pamiętasz, jak się goli. Pamiętam, jak się goli, ale no zazwyczaj robię to, patrząc na swoją twarz w lustrze. Dobra rutyna jest podstawą zdrowego życia.
Stajesz, golisz się. Dopiero to daje ci prawo do życia jak cywilizowany człowiek. Próbuję spojrzeć w twarz sobie samemu i ogolić się jak cywilizowany człowiek. No to może to jest dobry... To test, czy uda ci się ogolić. To ogolenie też, że to ustalimy w takim razie, jaki masz zarost. Kurde. Tu rzuć test na ciało. No to golenie brzmi jak precyzja. Myślisz, czy to nie jest kwestia raczej właśnie siły woli albo autorytetu w tym momencie? Autorytet... No bo problem jest natury psychicznej, nie? To nie jest problem się ogolić, to jest problem zobaczyć siebie, chociaż jakoś tak mgliście. Dobra, czyli że chcesz przymusić się do tego, żeby spojrzeć wziąć się w garść, zobaczyć się, nie? Spojrzeć, zobaczyć i ogarnąć się, ogolić, tak. Okej. Okay. To twarz w ogóle... Bo trudności to było tak, 0 to było banalny, 5 to było arcytrudny, to ogolenie się brzmi jak trudność 1. Dobra, ale to chyba będzie siła woli, bo autorytet to jest raczej wobec innych, a siła woli to wobec siebie, nie? Co sądzisz? Okej, okay, ma to sens. Znaczy myślałem, że skoro... Dobra, tak, okej, okay, ale skoro głos był wezwany na tak, to no to siła woli. Dobra. Plus 1, minus 1, goły rzut. Tak. 4. Powinniśmy grać z morale, bo ja teraz też już wiesz, czuję takie, o, niestety jesteś zbyt słaby, żeby spojrzeć na siebie w lustrze. Ale to ma sens, bo trochę gramy z morale, bo gramy z czym? Ze stresem. Tak, pasek stresu. Postać, że ma 0 stresu, możesz mieć max do 5. To skoro to była porażka, to tak, to nie udało ci się i jest konsekwencja. To dostajesz jeden stres jako stres morale, czyli tak nawet nie potrafię się ogolić. Myślę, że nie będziemy tagować chyba stresów w dół. Mówi się, że tagujemy żetony pozytywne, które możesz wydawać. Dobra, to nie udało. Tak, okej, to jest to i ci się nie udało, ale myślę, że to i tak możemy twoją twarz określić, tylko ona może być pocięta po nieudanym goleniu. Okej. Okay. Czyli, no to może i tak wybierz swój zarost. Jak się ogoliłeś? A ja ci dodam jakieś ale do tego. Ja myślę, że zostawiłem sobie takiego, w moim mniemaniu, przystojnego wąsa. Ogoliłem cały zarost, natomiast chcę, no wyobrażam to sobie, że mam... Raczej bardziej parodniowy niż parotygodniowy zarost pod nosem, a reszta zarostu na twarzy ogolona na 0. Okej. Okay. No to oczywista porażka polega na tym, że ten wąs wydaje ci się, że miał być przystojny, ale... krzywy. Ja myślałem o takim... Albo tak się dziabnąłem golarką, wiesz, że mam takie łyse, nie, na centymetr. A. Okej, okay, dobra, czyli taka seksualna podkówka gdzieś tam wyjeżdżająca trochę poza usta w stronę dołu, ale taka cienka. Tak, i odruchowo robisz ten ruch, podnosisz brwi, kiedy patrzysz na niego i czujesz podskórnie, że coś jest nie tak, ale ponieważ nie ma już odwrotu, a przecież no nie ukorzysz się przed swoim, nie przyznasz się do porażki przed swoim głosem autorytetu, więc musi być dobrze, bo nie ma odwrotu, więc... Myślę, że świat nie jest gotów na tą fryzurę bardziej niż to, że jest z nim coś nie tak. Tak. Więc to ja sobie gdzieś to też notuję, że jest coś takiego. Nie wiem, gdzieś też na tym arkuszu. Nazwijmy to wołający o pomstę do nieba wąs? Nie. Może tak. Dobra, pójdę za pierwszym. Pójdę za tym instynktem. Wołający o pomstę do nieba wąs. Dobrze. Albo niedobrze. Ale...
Czyli odkładasz przyrządy do golenia, które zakładamy, że były w tej łazience w takim razie. Jednak było to minimum wyposażenia. O, może i to była ta... To była końcówka kremu do golenia, więc nie jesteś w stanie już ogolić się inaczej teraz. Na tyle mi starczyło. Tak. Dlatego nie możesz go zgolić więcej. Wiesz co, to była ostatnia żyletka i po prostu już tak mi utykał, po prostu ten zarost pod żyletką była tak tępa, że... Tak, już i się krem skończył, i żyletka jest super tempa, więc dostajesz nieoficjalnego questa zdobyć przyrządy do golenia. Ale do dlaczego? Tego... Przecież to jest naprawdę dobry wąs. No tak, spoko, no to do tego czasu nie możesz go zmienić. Także... Wspaniale. No dobra, przyozdobiony chyba w nowy wąs. Drapię się po takim średniej wielkości brzuchu, szurając skarpetami po ziemi, wracam do sypialni i tam zakładam spodnie, zakładam odzież wierzchnią, wącham ją, czy jest jeszcze dobra, ale właściwie bez względu na to, jaka byłaby odpowiedź, myślę, że po prostu musi na razie wystarczyć. Trochę pachnie trawą i mułem, i kurzem, ale nie śmierdzi. Ale wiesz co, obkupiliśmy się w tym sklepie modowym, więc może nawet się okazać, że nie jest tak źle. Nie, faktycznie nie jest tak źle, to jest nowa... Tak. Mój elegancki szalik, który teraz razem z wąsem są moimi dwoma deskryptorami, szałowy szalik i nie tak szałowy wąs. Obawiam się, że mogę zostać zinterpretowany jako reprezentant pewnego podziemia niedługo, ale to jest ryzyko na kiedy indziej. Jeszcze kilka porażek w testach i... To i tak jest progresja względem momentu, kiedy byłem przekonany, że jestem Michałem Żebrowskim. No, nie wiem, czy progresja, ale załóżmy, że tak. No dobra. Żołnierzu, pościel łóżko. Znowu. Pościel łóżko, zjedz śniadanie. I jakie jest twoje pierwsze zadanie tego dnia? Przejrzeć jeszcze raz notatki. Zaczynam ścielić łóżko. To do roboty. Ugniatając dłońmi ten koc, trzepiąc poduszkę, mając tak wrażenie, jakby ktoś patrzył mi przez ramię. Ktoś inny niż tylko mój własny autorytet. Wpuszczam jeszcze trochę świeżego powietrza do środka i idę zobaczyć jeszcze. Spróbuję coś zjeść. Nie wiem, czy tam w lodówce jest coś więcej poza nędznym światełkiem i starym zapachem. Ale jeżeli znajdą się jakieś jajka, to jeszcze szybko sobie usmażę coś do zjedzenia i... Myślę, że lodówka jest pusta. A jest kawa? Dam ci... Jeśli będzie szóstka na kaszusce, to będzie kawa. 5. Nie. To jest coś innego, ale nie kawa. Resztka taka, wiesz, taki po prostu taki brązowy osad w puszce jest. Jest. Jest tekturowe pudełko sagi. I są 3 ostatnie torebki. Słuchaj, to jest faktycznie godne co najmniej 5. No dobra, to w takim razie... Znaj moją hojność, mistrza gry. Wariant śniadania studenckiego, włoskiego, to znaczy otwieram okno w kuchni, zapalam papierosa, piję kawę i przeglądam notatki. Nie, saga, herbata saga. No tak, ale jakieś tam fajury jeszcze mam w walizce, więc saga, herbatka, do tego papieros... Tak, no, powiedziałeś kawa, myślałem, że chciałeś awansować się tutaj społecznie. Nie ma aż tak dobrze. Nie ma aż tak na dobrze. Ziemię, bez przesady. To jest polska sesja RPG. Bez... Nie w tej czasoprzestrzeni, nie tym bohaterem, przynajmniej na razie. Dobrze. No dobra, i w takim razie, no teraz właśnie takie pytanie, czy autorytet pozostaje ze mną, czy jeszcze może zaprosiłbym jakiś inny głos do dyskusji? Myślę, że w mieszkaniu pozostaje z tobą jako główny doradca. Teraz na ten początek, dopóki się nie skończy scena, co uznajemy arbitralnie, kiedy się skończyła. No dobra, więc pierwsze co, siorbiąc hałaśliwie po małym łyczku bardzo gorącą sagę, otwieram notatnik i tam pamiętam, że wynotowałem sobie poprzedni ja, że mam obejrzeć wynajmę pokój, samowolka i pręgi. Tak. Czy autorytet jest mi w stanie powiedzieć coś mądrzejszego niż, że powinienem wiedzieć, co to oznacza? Skoro sam wyznaczyłeś sobie to zadanie, powinieneś się słuchać.
Chyba, że się nie szanujesz. Wiesz, wydaje mi się, że sprawa nie jest taka prosta, bo to byłem wcześniejszy ja i... Czy wcześniejszy ty jest godzien szacunku? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że ja nie chcę wiedzieć, tylko słuchaj, może... Czy obejrzałeś już te filmy? Tam... Filmy? No nie. Jakie filmy? To są filmy. I Pręgi, to są filmy. Mhm. Okej. Okay. A wynajmy pokój? Tak, to wszystko to są filmy. Te autorytety zrobią ci teraz spoiler trochę, ale czy... Aha. No może w poprzednim wcieleniu chodziłem dużo do kina. I tak, tak, załóżmy, że ten. Tak, tak, tak. No dobra, to jest to. No i... Jeszcze tak mrużąc oczy bardzo poważnie przyglądam się przypince Związku Zawodowego Solidarności. Porównuję to z fotografią Dudka Włodka. Ale nie zakładam, że przychodzi mi do głowy coś więcej. A więc mówisz filmy. Czy jestem w stanie skonceptualizować, co te trzy filmy mają ze sobą wspólnego? Czy ja cokolwiek pamiętam przez mgłę, czy raczej to jest tak, że właściwie muszę najpierw z kimś porozmawiać albo je obejrzeć? Nie, myślę, że test ci tu nie pomoże. No dobra, no to z czym tu zwlekać? W takim razie jedną z rzeczy, mam jakiś tam tutaj trop. Zaglądam na mapę tą miasta, wiesz, i powiem ci szczerze, czy... Tak, bo ty masz mapę miasta. No właśnie, i teraz spoglądam na moją dzielnicę i zadaję sobie takie dobre pytanie, bo może nie ma sensu zakładać, może jeszcze powinienem się tego dowiedzieć, czy bardziej w jakichś takich filmotekach albo ewentualnie domach kultury szukać tego filmu do wypożyczenia, czy wybrać się na niego do kina? Znaczy tak, ty jesteś... Bo jesteś teraz w innej dzielnicy niż tej, której się obudziłeś. Mhm. Ty poszedłeś na zachód i to jest dzielnica, nazwijmy ją ulicą, czy dzielnicą Złotego Wieku. Ona jest tam za taką, za trasą średnicową. I w tej dzielnicy, może powiedzmy, że widziałeś dnia wczorajszego gdzieś tam w fotelu, jak przechodziłeś, jest wypożyczalnia kaset wideo. Aczkolwiek potrzebowałbyś także odtwarzacza wideo i telewizora. Czy jest po drodze jakiś lombard? Znalazłby się. Na planie miasta nie będzie szczegółowo takich rzeczy. To nie jest smartfon Google Maps, ale w tej dzielnicy mogły być lombardy. No dobra, został mi 1000 złotych, czy już nawet to nie zostało? Przeżarłem to też? Nie, coś ci zostało chyba. Ale obawiam się, że to pewnie będzie za mało na odtwarzacz i na telewizor, bo gdzie tam? Bo rozumiem, że nie posiadam żadnej z tych rzeczy w tym mieszkaniu. Ale w redakcji powinni mieć coś takiego z jakimś tam prawdopodobieństwem. No dobra, to mam plan, ale wiesz co, najpierw i tak chciałbym pójść do wypożyczalni filmów wideo, z tego względu, że ten fachowiec jest, znaczy jeżeli spotkam tam jakąkolwiek osobę wartą swojej soli, to dowiem się czegoś o tych filmach, nie? Czy to nie jest bardziej niż sama wartość ich fabularna, jest jakiś powód, dla którego poprzedni ja natrafił na ten trop, tak? Więc będzie to łączył ich albo aktor, albo tematyka, albo reżyser, albo nawet miejsce, gdzie był kręcony. No dobra, salutuję autorytetowi, dopijam sagę, pakuję się, no właśnie, czy będę teraz jak taki leszcz biegał z walizką? Wygląda na to, że beggars can be choosers, więc po prostu pakuję się z powrotem do tej walizki. Ten jeden tylko to jest taka walizka, no? To jest taka walizka, się nazywa briefcase po angielsku.
Ja taka... wyobrażam sobie, taka duża, taka siermiężna dosyć, taka do ręki z dwoma zamkami, nie? Tak, ale taka do ręki, to nie jest walizka turystyczna, którą się bierze. Aha, którą się to wiesz co, wydaje mi się, że to chyba jest aktówka, tak mi się wydaje. To się zwa nie? Aktówka po polsku? Tak mi się wydaje, że jeżeli masz na myśli taką, na bardziej na dokumenty, tak, a nie taką właśnie bagażową, podróżną. Tak, to teraz pytanie, bo jeśli... Tak, to miałem na myśli coś, co wyskakuje w Google'ach pod nazwą aktówka. To teraz tak, bo używałem konsekwentnie walizka. Więc jeśli walizka jednoznacznie oznacza to, co Google pokazuje jako walizka, to będę wierny temu, co mówiłem, a nie temu, co miałem na myśli. To jeszcze mówisz ty, czy autorytet? Nieważne, że się myliłem. Ważne, że jestem spójny. Autorytet nie myśli głośno. Autorytet tylko rozkazuje. To... Nie, to też... Dobra, no to... To zróbmy w takim razie. Widzę, że okej, że też można chyba to, co ja... O czym... O aktówkę też można nazwać walizką, ale jest to chyba mniej popularne. Co ty sobie wyobrażałeś po poprzedniej sesji? Wyobrażałem sobie walizkę taką na dwa zamki, pyk, pyk. Nie jakąś taką sierżmiężną, żebym się spakował na wyjazd, ale okay. Wyobrażam sobie trochę, że wiesz co, ja się przeprowadziłem między mieszkaniami i na przykład albo okay. Przyjechałem dopiero do miasta. No to tak zróbmy. To no niech będzie, to niech będzie taka walizka. W takim razie. Gorzej dla ciebie. No, dostanę skrzywienia kręgosłupa albo przepukliny, to mogę podziękować tylko sobie. Ale z drugiej strony może się w niej zmieścić więcej rzeczy. Nie ma tego złego. Nie ma to ale tamto. Im więcej masz tam rzeczy, tym większa szansa, że właśnie dostaniesz przepukliny. No, biorąc pod uwagę moje statystyki, jest na to duża szansa. Wytrzymałość 0, sprawność 0. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie kaszle za mocno, bo możesz wypluć płuca. Postaram się oszczędzać. No dobra, no to pierwszy przystanek to wypożyczalnia w kaset wideo. Okej. Okay. No to co? Zamykasz drzwi kluczami, schodzisz na dół, po drodze mijasz sąsiadkę, jakąś kobiecinę pod 60, która wchodzi do góry z psem, ten pies szczęśliwy się wyrywa, to jest terrier, który gdzieś tam uwąchuje ci nogi, ale mijasz ją tak, o, dzień dobry, a pan tu się wprowadził niedawno. Dzień dobry pani, rzeczywiście od niedawna wynajmuję to miejsce. Ja tu pana jeszcze nie widziałam. A to dzień dobry. Dużo pracy mam, wie pani. O, a gdzie pan pracuje? Jeżeli się nie mylę, jestem dziennikarzem Dziennika Wschodniego. Nie wiem, czy czytuje pani? Dziennik Wschodni? A to jak to pan przypuszcza? Nie, Dziennik Wschodni, ja z innych dzielnic to nie czytam gazet, proszę pana. Poza tym, to są, proszę pana, komuniści. Ja to się trzymam z daleka od takich rzeczy, proszę pana. Myśmy nie po to, żeśmy walczyli przez tyle lat o pozbycie się komunizmu, żeby teraz, proszę pana, ich gazety czytać. A to pan taki młody i pan dla nich pracuje? No, wie pani co, ja... Przygotowuję artykuł. Pracuję nad takim facetem i tak stawiam tą walizkę tak, żeby ten pies jej jakoś tam szczególnie nie zdesakrował, ale jeżeli prawdopodobnie ta kobieta ma cały czas, ile tylko chce, żeby rozmawiać, czy dobrze interpretuje ją, czy raczej ona się gdzieś śpieszy? Nie. Ona żyje powolnym życiem. Więc tak nie ma, że na kucki zabierając połowę przejścia w klatki schodowej otwieram walizkę, odpychając jedną ręką pieska, żeby mi tam nie zaglądał, i wyciągam fotografię Włodka Dudka i pokazuję. Pracuję nad artykułem tego człowieka. Nie wiem, czy może go pani kojarzy? Nie, proszę pana. Nie, ja się nie znam w takich rzeczach. Nie interesuje się pani takimi rzeczami? Nie, proszę pana, ja nie czytam gazet, ja tylko oglądam, proszę pana, wiadomości codziennie. I proszę pana, Teleekspres. Nie, proszę pana, ja nie wiem, dziennik, ja słyszałam o gazecie, ale proszę pana, nie czytam, nie znam, nie wiem pan, proszę pana. No trudno, rozumiem, ale no w każdym razie tym się zajmuję.
Nie będę pani zatrzymywał. Miło było panią poznać. Gdyby czegoś pani potrzebowała, gdyby było coś do sięgnięcia, coś do przesunięcia, to oczywiście ja mieszkam pod 16. Zawsze można podejść. Bywam raczej wieczorami, bo wie pani dużo pracy, tak jak już mówiłem, ale jestem w dyspozycji. A dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. To powodzenia w pracy, proszę pana. A dziękuję, dziękuję. Kłaniam się. I zbiegam na dół z walizką. Okej. Jesteś na dole i rozglądasz się za wypuszczenią wideo, którą gdzieś wczoraj widziałeś, prawie na pewno. Trafiasz do niej po kilkunastu minutach. Jest ona kawałek dalej. Jest blok. Blok przy ulicy, asfaltowa ulica, chodnik z kwadratowych betonowych kafelków i blok, i na dole tego bloku za taką właśnie dużą przeszkloną szybą są po kolei różne sklepy, i tam jest sklep z wyrobami metalowymi, tam jest placówka Poczty Polskiej i jest wypożyczalnia kaset wideo. Ma jakiś, jest nazwa nad drzwiami w takiej małej gablocie, która w nocy najwyraźniej jest podświetlana, gdzie jakiś dobry, aspirujący grafik na niebieskim tle zrobił piękną, czerwoną czcionką napis wypożyczalnia wideo Pegas. Przez same szyby widać niewiele. Myślę, że są, bo to wejście też nie jest duże. To zajmuje względnie dużo miejsca na tym parterze, ten lokal. Myślę, że okna są oblepione plakatami filmowymi. I widzisz tu różne filmy. Teraz myślę, czekaj. Są plakaty. Imperium kontratakuje. E.T. Extraterrestrial. Poszukiwacze zaginionej Arki. Powrót do przyszłości. Pogromcy duchów. Top Gun. Dużo takiego zachodniego, hollywoodzkiego kina akcji. I te plakaty w większości to nie są nowe plakaty. No dobra, to nie jest nic z tego, co by mnie interesowało, więc po prostu wchodzę do środka i szukam właściciela. Jasne. Wchodzisz do środka, w środku jest ciemno, bo te plakaty zasłaniają dużą część okna i światła słonecznego wpada tam niewiele. Na podłodze jest szara, dość przetarta wykładzina i wnętrze jest ciasne od regałów, które są tam poustawiane, no i na tych regałach są zastawione kasetami wideo w takiej większości, znaczy tak w dużej mierze w takich plastikowych, rozkładanych opakowaniach. Ale kilka, jest jakaś jedna czy dwie, czy może trzy szafy, które wyglądają na kasety w takich standardowych opakowaniach sklepowych, kupowane masowo, gdzie nazwy filmów są napisane markerem na naklejkach na brzegach tych kart, tych kaset wideo. Jest także lada i właściciel, który stoi za ladą, tam też ma telewizor. Znaczy telewizor stoi na tej ladzie, zwrócony do niego, i on siedzi i ogląda sobie. To jest mały telewizor i ten ekran jest dość nieduży. Jak podchodzisz, widzisz kątem, to obraz tego telewizora jest kolorowy, ale ledwo, i jest taki w stronę niebieskiego przekręcony, także ledwo tam to widać.
i słabej jakości dźwięk dochodzi z wbudowanego w ten telewizor głośnika. To jest taki, taki duży kinoskopowy telewizor. I facet w flanelowej, kraciastej koszuli z szarym wąsem i szarą, bujną, siwą czupryną ogląda, żując nasiona słonecznika, który sobie skubie. No i zauważa twoje wejście, bo poza tobą nie ma tutaj chwilowo chyba żadnego klienta. Może jakiś nastolatek gdzieś tam w rogu sklepu sobie chodzi. Dzień dobry, dzień dobry. Oto pan. Dzień dobry. Jak tam mieszkanie, proszę pana? Dzień dobry. Widzę, że niedawno tutaj byłem. To dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy... Co pan, nie pamięta? Kiedy ostatni raz tutaj byłem? Co pan tutaj tak się dziwnie zachowuje? Zaraz mi pan powie, że pan nie pamięta, że do 10 czynsz się płaci. Nie, oczywiście, że pamiętam, że do 10 płacę czynsz. Czy to jest mój landlord? To chyba jest mój landlord. Swoją drogą, czy ja pan mam... Pan ma czym zapłacić, prawda? Porusza nosem i tym samym wąsem. Oczywiście, że tak, bo mam mnóstwo pracy i oczywiście, kiedy skończę artykuł, jestem pewien, że na pewno będę miał aż z górką na to, żeby zapłacić pan czynsz, ale widzi pan, właśnie nie wiem, czy rozmawialiśmy już na ten temat filmów, które chciałbym wypożyczyć od pana? Ale... Podchodzę bliżej i kładę walizkę na ladzie. Dobrze, proszę. Proszę mi tu nie kłaść na ladę. Dobrze, proszę pana, jak ma pan pieniądze, bo to pan może filmy wypożyczyć, ale... Ja was młodzi znam, a proszę pana, niech pan... Ja widzę, proze pana, co się stało, nie ze mną takie numery, proszę pana. Pan tutaj przeżywa kryzysy tożsamości, proszę pana, i pan się rozbija na 1000 kawałków. Ale proszę pana, to pana nie zwalnia z umowy. Proszę pana, czynsz do 10. Oczywiście, natomiast... Jak ma pan pieniądze, proszę pana, może pan także wypożyczyć filmy. Czy pan chce coś konkretnego? Oczywiście pieniądze, tak, i oczywiście umowa społeczna, ale też zgodzi się pan chyba ze mną, że powinniśmy sobie pomagać, podciągać siebie wzajemnie, kiedy jest. Proszę pana, ja, proszę pana, mój biznes z moimi własnymi rękami tworzyłem, budowałem od, proszę pana, od świtu do zmierzchu, pracowałem, proszę pana, nad moim biznesem i nikt mi nie pomagał, proszę pana, nikt mi szklanki wody nie podał. Proszę pana, rodzina była przeciwko mnie, proszę pana, sąsiedzi, ale ciężką pracą, proszę pana, tego wszystkiego dokonałem. Ale czy poprosił pan o tą szklankę wody? Proszę pana, gdybym prosił, to bym do niczego nie doszedł. Proszenie osłabia charakter. Wydaje mi się, że każdy czasem musi o coś poprosić i to chyba nie musi oznaczać, że mamy słaby charakter. Proszę pana. Tak, oczywiście czasem każdy musi poprosić, ale ja, proszę pana, teraz młodzi to by przede wszystkim chcieli dostawać, brać i prosić. Ja, proszę pana zachęcam, żeby pan przede wszystkim skupił się na pracy. Proszę pana. Poprawiam mojego ohydnego wąsa. Myśli pan o tym, że jestem młody? Dziękuję, bardzo mi miło. A jak, proszę pana, jak jeszcze... Pan widzę, jeszcze pan jeszcze jest młody, jak pan będzie w takim wieku jak ja, ale proszę pana, musi pan ciężko pracować. Żeby pan, proszę pana, żeby pan w moim wieku nie żałował. Pan będzie pracował gdzieś za kasą do późnych godzin, proszę pana, w takim wieku jak mój. Jak pan będzie tak prosił i prosił, do niczego pan nie dojdzie. A pan niczego nie żałuje po tej ciężkiej pracy? Niczego, proszę pana. Nie żałuje pan tych długich godzin? Wszystko, co mam w swoim życiu, zapracowałem na to.
Jestem dumny z tego, co posiadam, proszę pana. A nie myśli pan czasem o tym, co by było, gdyby nie siedział pan cały dzień od rana do nocy w wypożyczalni? Proszę pana, siedziałem od rana do nocy, jak byłem młody, a teraz, proszę pana, się dorobiłem i już nie muszę tego robić. To jest, proszę pana, to się właśnie uzyskuje ciężką pracą i siłą charakteru. I co teraz pan robi, kiedy już nie musi pan siedzieć od rana do nocy? Proszę pana, mogę wracać do mojego domu rodzinnego i, proszę pana, spędzać czas z moją żoną i dziećmi. To jest, proszę pana, w życiu ważne. Rodzina. Pan jest żonaty? Zerkam na rękę, mam obrączkę. Nie, myślę, że nie masz. Chociaż... Nie z tego, żebym kojarzył. Przynajmniej nie jestem w takim stałym związku. To pan nawet nie wie? Nie w stałym związku, proszę pana. Co to, proszę pana, ma znaczyć? Już temu pokoleniu naprawdę się wszystko w głowie poprzewracało. Ale wie pan, to co miałem na myśli, to jest to, że może gdyby pan nie siedział od rana do wieczora w wypożyczalni, to już wcześniej mógłby pan więcej czasu spędzić. Proszę pana, pan mnie tutaj nie będzie pouczał. Pan tutaj mówi, proszę pana, pan nawet nie wie, czy pan nie jest żonaty. Pan może skupi się na tym, żeby mi zapłacić do 10 czynsz. Dobrze? I wtedy porozmawiamy, bo to, proszę pana, ja czuję, że ta rozmowa to chyba donikąd nie zmierza, proszę pana. I tu muszę powiedzieć, że się z panem zgadzam, ale nie przyszedłem tutaj może pytlować o wyższości pracy nad wąchaniu kwiatków, tylko chciałem zapytać o te 3 filmy. I tak prast, kładę na ladzie, zdejmuję tą walizkę, kładę przed nim mój notatnik na tej stronie, gdzie wynotowałem sobie 3 tytuły filmów. No dobrze, chyba ja nie, proszę pana, sprawdzę. Wychodzi zza tej lady. Kino polskie, proszę pana. Zróbmy, że jest 2-6 na każdy z nich. Czekaj, gdzie mam listę? Tutaj. Wynajmę pokój. 5 jest. Drugi film. Samowolka nie ma. Pręgi są. Proszę pana, bierze, wraca z tymi kasetami w plastikowych opakowaniach. No, mam, proszę pana. Tak, pan chce. Mam takie. Chce pan pytanie. Je wypożyczyć, chce pan zapłacić, czy chce pan sobie kartę wyrobić? Chciałbym wzbogacić pana biznes ciężko zarobioną pracą, ciężko zarobioną kasą i oczywiście chętnie zapłacę za wynajem, tylko mam dla pana taką wiązaną transakcję biznesową. Mianowicie chciałbym wydzierżawić od pana w formie subbiznesu pana krzesło i telewizor i przejrzeć te filmy tutaj. Proszę pana. Nie. Mam jeszcze lepszy pomysł. Spróbuję go przekonać. Możesz potem wyznaczyć, jaki to, czy to będzie test i jaki. Chciałbym go przekonać, że jeżeli zostanę na przykład na popołudniówkę i przypilnuję jego biznesu, to on będzie mógł pojechać do swojej żony i dzieci, spędzać czas tak, jak lubi, a ja w zamian będę rozwijał jego imperium i w ramach wynagrodzenia przede wszystkim obejrzę sobie te filmy i też tam może ewentualnie coś mi jeszcze skapnie za tą popołudniówkę. Okej. Jak chciałbyś go przekonać? Wydaje mi się, że chciałbym go przekonać... No, chciałbym zagrać na tym jego takim instynkcie, żeby robić to, co lubi, więc chciałbym wykorzystać jakąś formę sugerowania, żeby to na niego wpłynęło. Okej. No dobra, a to na niego to będzie na -3. O kurde, to mam -1. 9, -1. Sukces z konsekwencją. 8, sukces z konsekwencją.
Hejka, jeżeli słyszycie albo widzicie to nagranie, to niestety oznacza to, że straciliśmy ostatnie pół godziny tej sesji. Niestety przez zgląd na błąd techniczny przepadło nam audio Macieja, no ale dzięki nagraniu moich wypowiedzi oraz tego, co razem pamiętaliśmy, udało się zrekonstruować wydarzenia tych dwóch ostatnich scen. Więc w pierwszej scenie Adam wychodzi od swojego pracodawcy Tarczyńskiego i chce się udać do redakcji Dziennika Wschodniego, bo tak ma na wizytówce, którą znalazł w walizce. Jednakże po drodze uświadamia sobie, że od dość dawna nie jadł. Zachodzi więc do jednego z osiedlowych sklepików dzielnicy Złotego Wieku po śniadanie, ale tam uświadamia sobie, że pieniądze, które posiada, są ważne na Bemowie, ale nie w innych, nowocześniejszych dzielnicach. Coś na modłę posiadania tak zwanych starych polskich złotych przed denominacją. Nie poddaje się jednak i będąc akolitą świeżo podążającym krokami liberalizmu i bycia kowalem własnego losu, postanawia to śniadanie ukraść. Jabłko, bułkę i kefir. Mając jedynie sporo fantazji oraz fatalne rzuty, próbuje przemknąć się z jedzeniem ukrytym za pazuchą swojej gustownej marynarki, ale niestety kefir wyślizguje mu się z rąk na wysokości kas i rozbryzguje się tuż przed oczami kasjerki. Kasjerka oburzona widząc to żąda wyjaśnień, ale Adam nie potrafi powiedzieć niczego konstruktywnego i rzuca się w długą. Słyszy za sobą jedynie wołanie kasjerki: Wiesiek! Wiesiek, złodziej! Ale skoro wyrzucił sukces z konsekwencją, to udaje mu się uciec. I po krótkiej negocjacji z mistrzem gry postanawiamy, że konsekwencją będzie tak. Wiesiek okazuje się być sąsiadem Adamskiego. Pod tym względem szkoda, że ta scena przepadła, bo mimo że nie miała wielkiego wpływu na fabułę, Wiesiek stał się potem inside joke'iem, powtarzanym kilka razy w tej historii i w innych, więc dlatego chciałem o tym wam opowiedzieć. A czy sam Wiesiek pojawia się dalej w historii, to już musicie przesłuchać resztę kampanii sami. I tak dochodzimy do drugiej sceny, gdzie po zjedzeniu śniadania Adam notuje w pamiętniku koncepcję wymiany walut między dzielnicami do sprawdzenia na później i w końcu dociera na Śródmieście do Dziennika Wschodniego. Tam rozmawia z recepcjonistką, pokazuje jej wizytówkę i próbuje się dowiedzieć, czy pracuje tam jakiś Adam Adamski, albo czy w ogóle pracuje tam jakiś człowiek, który nazywa się Adamem. No ale niestety na tyle, na ile jest to możliwe dla osoby rozbitej, która ma niejasny wygląd, dostaje informację, że nikt taki tam nie pracuje. Poznaje za to dwoje dziennikarzy, Katarzynę Grabowską i jej szefa Czesława Majorskiego, którzy proponują mu, żeby opisać historię rozbicia Adama, że może być ciekawym materiałem i zarazem, kto wie, może ktoś w ramach listu czytelniczego się odezwie z przeszłości Adama i przekaże jakąś wskazówkę. Ale Adam bierze tą wizytówkę Majorskiego i chwilowo odrzuca propozycję napisania takiego artykułu ze względu na to, że nie czuje się bezpiecznie z myślą o tym, kto dokładnie z przeszłości Adama mógłby przeczytać cały artykuł. I tak Adam opuszcza redakcję i siada na schodach, zastanawiając się nad utraconym tropem i zastanawia się, jakie tropy mu pozostały. Trzy filmy, trzy książki i postać Włodka Dudka. Osoby w jakiś sposób związanej albo z komunizmem, albo z Solidarnością. Adam zastanawia się, kim właściwie był w poprzednim wcieleniu, bo mógł być solidarnościowcem, albo właśnie działaczem komunistycznym, który miał w jakiś sposób zinfiltrować Solidarność i jej zaszkodzić. I na takich rozważaniach Adama sesja się kończy.